Books! Books! All the books I'll need! All the books! All the books I'll ever want! Because you know I'm all about those books, start reading. I'm all about those books, start reading. Books are fun! Books are great! Is it book time yet? Oh, I just can't wait to read a book! And the best thing, the very best thing of all, is there's time now. There's all the time I need and all the time I want. Time, time, time. Ah, there's time enough at last. Witam serdecznie w 39. odcinku podcastu Readers Initiative. Witam naszych słuchaczy, witam też słuchaczy Radia Islandes, w którym będzie emitowana również ta audycja. Dzisiaj mamy sytuację, na którą zanosiło się od jakiegoś czasu. Mam dwóch szczególnych gości. Gość jeden, którego już nasi słuchacze znają, pojawiał się w naszych nagraniach z krótkimi recenzjami książek. I drugi gość całkiem nowy, ale oczywiście myślę, że wielu osobom, które słuchają nasz podcast, są to osoby znane niekoniecznie z eteru, niekoniecznie z podcastów, ale bardzo dobrze znane na co dzień, bo dzisiaj mam dwie przedstawicielki, a w zasadzie współzałożycielkę i przedstawicielkę ekskluzywnego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki. I obie mają na imię Beata. Jest pani z nami pani Beata Rożnowska i teraz dla rozróżnienia druga pani Beata pozwoliła, żebym nazywał ją Betty tutaj, bo tak ją wszyscy znają. Więc jest pani Beata i pani Betty. Witam was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego dzisiaj rozmawiamy o grupie? Jest to szczególna grupa funkcjonująca głównie w Wielkiej Brytanii, zrzeszająca właśnie miłośników książek z Wielkiej Brytanii. Tak przynajmniej było, kiedy ja do niej dołączałem, to był praktycznie rok temu. O grupie wspomniał mi nasz wspólny znajomy, który był osobiście na jednym z waszych spotkań, jeszcze przed tym całym szaleństwem z COVID-em, odbywały się takie spotkania, prawda, na żywo. Spotykaliście się i dyskutowaliście o książkach. Dobrze mówię, prawda? Tak. Mieliśmy spotkania w Oxford, w Gloucester, w Newport. Było kilka fajnych spotkań właśnie w Leicester. Nie wiem, czy mówimy o tej samej osobie. Odwiedził nas Darek Tokarski, pisarz. Tak, dokładnie, Darek Tokarski. Darek Tokarski spotkał się ze mną właśnie w dniu finału konkursu recytatorskiego, który współorganizowałem dla dzieci. I mówi do mnie, słuchaj, jest taka fajna grupa, zaraz po konkursie, bo był tam u nas jurorem w trakcie tego konkursu, mówi, zaraz po konkursie tam jadę, jakbyś chciał. Ja mówię, no niestety dzisiaj nie mogę, bo troszeczkę zmęczony byłem, wiadomo, taki konkurs wymaga sporego wysiłku i dużo przygotowań nas kosztował. Dzisiaj nie mogę, ale na następnym spotkaniu się już pojawię. No i niestety następne spotkanie już nie nastąpiło od tego czasu, ponieważ oczywiście sytuacja cała, którą bardzo dobrze znamy i która nas dotyka na co dzień. No ale zanim jeszcze przejdziemy do tych spotkań, do tego wszystkiego, chciałbym zapytać, jak to się stało, że stworzyliście taką grupę, bo w tej chwili grupa liczy sobie 313 członków. Ja od razu powiem, co mnie urzekło w tej grupie. Jest to grupa niesamowicie aktywna, cały czas coś się dzieje, recenzje, opinie, które umieszczają tam członkowie tej grupy, zawsze spotykają się z takim fajnym przyjęciem. To jest jedno, no i ta ciepła atmosfera osób, które z mojej perspektywy, z członka, który dołączył gdzieś na etapie, kiedy już byliście bardzo rozwinięci jako grupa, wydaje się niesamowite po prostu, bo wy się bardzo dobrze wszyscy znacie. Ale do początku, teraz może oddam głos wam, jak to się wszystko zaczęło? Skąd pomysł na taką grupę zrzeszającą miłośniczki, miłośników książek z Wielkiej Brytanii i też ku mojemu zaskoczeniu masę pisarzy, głównie tworzących w Wielkiej Brytanii i też naszych wspólnych znajomych, bo wśród tych pisarzy jest Agnieszka Opolska, Agnieszka Bednarska, Michał Chmielewski, prawda, wspomniany wcześniej Darek Tokarski, Kasia Krawiecka. Jak wam się udało taką inicjatywę zorganizować? Jak to się wszystko zaczęło? A więc ogólnie należeliśmy do innej grupy, ale że była różnica zdań, postanowiłyśmy z Gosią założyć swoją własną grupę i grupa powstała tak w ogóle niedługo będzie drugą rocznicę założenia grupy. I założyłyśmy własną grupę i zaczęłyśmy zapytać ludzi. Stwierdziłyśmy, że ruszmy też z autorami, bo Agnieszkę czy Adę Johnson znałyśmy już wcześniej, spotykaliśmy się. My tylko założyłyśmy tę grupę, a naprawdę ta grupa jest dla wszystkich.
bo nie może być 10 czy 20 administratorów. Z czterech administratorów to jest wystarczające, a grupę tak naprawdę tworzy ludzie, którzy do niej należą, którzy chcą się podzielić książkami, które czytają, bo są osoby, które wrzucają na przykład recenzje tylko na naszą grupę, nie wrzucają absolutnie na Lubimy Czytać czy na Goodreads. Mnie to cieszy osobiście. Te osoby chcą się podzielić swoimi recenzjami z nami i przez to moja lista po prostu się wydłuża strasznie. Ja chciałam powiedzieć, że dokładnie było tak, jak powiedziała Betty. Ja dołączyłam do tej grupy praktycznie na samym początku powstania. Jest to grupa bardzo, bardzo fajna, bardzo przyjazna. Myślę, że duża zasługa jest właśnie administratorek, które pilnują porządku. Poza tym są to osoby przeważnie. Wcześniej się też znaliśmy, spotykaliśmy się właśnie na tych spotkaniach, gdzie była bardzo fajna atmosfera. I poznawaliśmy się osobiście, rozmawialiśmy nie tylko o książkach, ale też o jakichś problemach codziennych. Także nawiązały się przyjaźnie na tej grupie i naprawdę staramy się, żeby było fajnie, żeby było miło, żeby nie było jakiegoś chamstwa czy coś takiego. Wszyscy są dla siebie mili. A dziewczyny Dokładnie. i tak się starają, organizują różne konkursy, licytacje. Mamy booktury, mamy spotkania właśnie z pisarzami. Odwiedził nas w Newport między innymi pan Krzysztof Zajas, autor trylogii Grobieńskiej. Bardzo mu się podobała atmosfera. My też lubimy jego książki. Staramy się właśnie, żeby ci pisarze w miarę swoich możliwości, oczywiście, bo wiemy, że są bardzo zajęci, przybywali na te spotkania, bo my, czytelnicy, chcemy ich poznać osobiście. Mamy na grupie kilka autorek, tak jak Betty wspomniała. Są to bardzo sympatyczne panie, panowie też oczywiście. I fajnie jest właśnie poznać ich osobiście, porozmawiać, podpisują nam książki. Jest to bardzo miłe. Powiedzcie, na początku taką ideą grupy było zrzeszanie właśnie członków, czytelników, miłośników książek i na późniejszym etapie autorów z Wielkiej Brytanii, ale widzę, że teraz grupa otwarła się właśnie też na członków spoza Wielkiej Brytanii. Jak wy to odbieracie? Pojawia się prawdopodobnie masę osób, których nie znacie, bo znajomi, ja sam zresztą tak zrobiłem, zapraszają kolejnych, prawda, członków grupy. Jak czujecie się z tym, że nagle do tego, no powiedziałbym, hermetycznego, czy korzystając z tego określenia, które macie w swojej nazwie, ekskluzywnego stowarzyszenia, Tak. nagle dołączają osoby z zewnątrz? Czy nadal jesteście otwarci na taką Jestem ekspansję? jak najbardziej otwarta. Cieszę się, że inne osoby dołączają, że w ogóle udzielają się na tej grupie, że wyrażają swoje zdanie, bo to tak naprawdę najważniejsze, że nie ma, bo należę też do innych grup, które obserwuję i na których się udzielam, ale po prostu tyle jadu, gdzie się wylewa, to w głowie się nie mieści. A my już 2 lata mamy tą grupę i tak naprawdę nawet regulaminu nie mamy na tej grupie. I jest fajna atmosfera i to mi się podoba. I ja nie mam nic przeciwko temu, że jeśli ktoś lubi czytać i chce do nas dołączyć, to jestem jak najbardziej otwarta, bo mamy też autorów z Polski, takich jak Dawid Waszak czy Mariusz Leszczyński. Teraz właśnie będę organizowała boktur właśnie też autora z Polski. Także jak najbardziej Czy zapraszamy. ja mogę wspomnieć jeszcze o tym bukturze a propos? Mieliśmy booktour specjalnie z Polski, zorganizowany razem z Zaczytaną Ewelką, gdzie 4 książki wędrowały po Anglii. Ostatnia, która zresztą mi się najbardziej podobała, Katarzyny Kieleckiej, Sedno Życia, bardzo, bardzo mądra książka. Bardzo fajnie nam wyszedł ten booktour, naprawdę polecamy się na przyszłość Zaczytanej Ewelce. Mamy w planach, dostałam pozwolenie, mogę o tym powiedzieć, mamy w planach booktour z pierwszą książką pana Jacka Tarana. Książka nosi tytuł Biała Jaskółka. I jest to książka fantasy dla młodzieży, ale myślę, że dorośli też ją chętnie przeczytają. Baśniowa powieść dla młodzieży, gdzie dobro zwycięża zło. To jest w najbliższych planach, jest właśnie ten booktour z książką pana Jacka. Oprócz tego, że organizujemy boktury, no to staram się organizować jakieś zabawy, tak jak ostatnio był konkurs na napisanie recenzji o paracetamolu. Także ktoś coś wrzuci, jakiś komentarz, ja gdzieś coś usłyszę i później mówię, kurczę, może by zrobić taką zabawę, żeby rozruszać trochę grupę, a na pewno ludzie lubią zabawy. Z tego, co zauważyłam, fajnie biorą udział w tych zabawach, fajnie się przy tym bawią, więc czemu nie? Poza
Poza tym na miarę naszych możliwości organizujemy licytacje na potrzeby naszych znajomych. Tworzymy osobne grupy, żeby nie mieszać licytacji z opiniami, żeby się te posty nie gubiły. Także tworzymy do tego osobne grupy, gdzie na grupę wrzucamy linka. Kto ma ochotę, dołącza i wtedy działamy właśnie w ten sposób. Jaki jest koncept tych licytacji? Czy zbieracie pieniądze na jakiś szczytny cel? Bo rozumiem, że licytowane są książki lub rzeczy związane z książkami, tak? Pierwsza licytacja była zorganizowana dla koleżanki, która zmarła nagle i chcieliśmy wesprzeć rodzinę. Więc zorganizowaliśmy licytację. Druga licytacja była dla koleżanki siostry, która miała białaczkę i zbieraliśmy pieniądze, żeby miała pieniążki na pomoc po przeszczepie. I teraz była licytacja, dla mnie teraz ciężko o tym mówić, bo to nasza koleżanka z grupy, która zginęła w wypadku i właśnie zbieramy pieniążki dla niej, żeby wspomóc rodzinę. A sama koncepcja tego booktour, bo ja w jednym z naszych odcinków próbowałem pokrótce to wyjaśnić, ale po prostu nigdy nie brałem w tym udziału. Może troszeczkę o tym powiecie, bo to jest, nie wiem, czy to jest idea, która została przez was zapoczątkowana, czy to jest coś zapożyczonego z jakichś pomysłów, które już istniały wcześniej na świecie. To już trwają dłużej, bo ja już wcześniej brałam udział w bookturach, które były organizowane nawet na Instagramie. To polega na tym, że albo przeważnie bywa tak, że autor udostępnia swoją książkę i wtedy osoba, która organizuje ten booktur, tworzy grupę na Messengerze i tam osoby, które się zgłosiły właśnie na ten booktur, po kolei wysyłają do siebie książkę i po przeczytaniu książki do książki jest dołączony zeszyt, w którym piszemy nasze odczucia na temat przeczytanych książek i później ta książka wraz z zeszytem i jeśli mamy ochotę coś dołączyć od siebie, czy jakąś zakładkę do książki, czy kartkę z naszej miejscowości, no to wszystko później wraca do autora. Do autora książki, rozumiem, tak? Tak. Tak. Bardzo sympatyczna idea w ogóle w świecie cyfrowej dystrybucji, prawda, gdzie w zasadzie większością z książek można się podzielić w przeciągu kilku sekund, wysyłając ją, prawda, w formie e-booka. Wy sklebiacie tym takim ideą właśnie tym analogowym ideą, że tak powiem, książki papierowej i to jeszcze z takimi fajnymi dodatkami. Na pewno jest to sympatyczny prezent dla samego autora, prawda, taka książka z wypełnionym zeszytem. No i oczywiście słyszałem też, że oprócz samego egzemplarza, który krąży różnymi drogami, prawda, kurierami i pocztą, dołączacie do tego jakieś takie słodkie upominki, oczywiście, prawda? Bez tego ani ruszy. Ja się śmieję, że po prostu ja tu już mam, wypróbowałam tyle herbatek, że nawet nie wiedziałam, że tyle herbat istnieje, tyle smaków, już nie mówiąc o słodyczach, które są dołączane. Ale to jest naprawdę, to jest bardzo miłe i dlatego też przypuszczam, tworzy się ta fajna atmosfera, bo nie dostajesz samej książki, przeczytasz i wysyłasz. Jest fajna kartka, cześć Betty, na przykład życzę ci miłej lektury, czekam na twoją opinię, bo moja opinia była i taka, jestem ciekawa, jak tobie się książka spodoba. I to jest fajne, bo to już tak osobiście się to odbiera i ja jestem na przykład zadowolona i w większości bookturów biorę udział, a moje książki czekają. Tak, pan listonosz już nas zna już wie, że w tygodniu musi przynieść nam kilka książek, jest to fajne, jak mnie nie ma w domu, to zostawia w pewnym miejscu tę książkę, ja później przychodzę z pracy, o jak fajnie książka przyszła, jest to bardzo fajne, otwieram, a tam wysypują się oprócz książki jakieś fajne właśnie dodatki, tak jak Betty wspomniała, jest to bardzo miłe. Na pewno fajna idea jest. No, ja jestem bardziej cyfrowy, że tak powiem, i to większość książek, z którymi się dzielę, to raczej w formie cyfrowej, ale faktycznie jest to fantastyczna idea. Wracając jeszcze do spotkań na żywo, nie wiem, ile takich spotkań było zorganizowanych wcześniej, ja się dowiedziałem tylko o jednym, natomiast zastanawiam mnie też, co się w trakcie takich spotkań dzieje, bo gdzieś tam z tyłu głowy mam taką koncepcję tego klubu dyskusyjnego, prawda, gdzie spotyka się kilka osób omawiając jedną książkę. Czy to właśnie na tym polegało, czy po prostu było to spotkanie towarzyskie osób zrzeszonych w klubie? Oj nie, to się dzieje. Pierwsze spotkanie w ogóle było w Oksfordzie. To było spotkanie praktycznie trzydniowe, bo to akurat był bank holiday, czyli był długi weekend. I to była taka rotacja, że jedni przyjeżdżali, drudzy odjeżdżali. Marzenka Łaska nas oprowadziła po Oksfordzie, bo ona tam mieszka. Także oprowadziła nas po Oksfordzie. Fajny tour nam zrobiła po tym Oksfordzie. I praktycznie tam większość z nas się poznała osobiście. No i ogólnie dyskutujemy o książkach, o życiu osobistym. Także tematów jest po prostu jak rzeka.
To nie to, że tylko książki, ale ogólnie przy okazji wymieniamy się też innymi nowinkami. Czy teraz, kiedy już, no powiedzmy, są takie fale tego powracającego lockdownu i ustępującego raz na jakiś czas, czy spotykacie się jeszcze może w gronie osób zrzeszonych właśnie w stowarzyszeniu, w No klubie? teraz ciężko jest z tymi spotkaniami czasem tam, ale to tak, ja mam akurat dwie koleżanki w tej samej miejscowości, co ja mieszkam, także bo mamy też taką akcję pożyczy, czytaj, gdzie pożyczamy sobie wzajemnie książki. Także jak ktoś już udostępnia książkę, to my tu już jesteśmy taka trójka i książki idą do nas, też nie wysyłamy, to wzajemnie dostarczamy te książki. A tak ogólnie już, żeby się spotkać, no chcielibyśmy, bardzo byśmy chcieli, no ale ciężko jest. Wracając jeszcze do tego naszego ostatniego spotkania, to właśnie my spodziewaliśmy się pana Chmielewskiego na spotkaniu, a Darek to po prostu nam zrobił naprawdę super miłą niespodziankę, zjawiając się na tym spotkaniu. A przy okazji mogliśmy z nim podyskutować na temat jego książki. Fantastyczny człowiek i też Tak. bardzo aktywny członek grupy. Michała Chmielewskiego miałem okazję dwukrotnie spotkać osobiście. Również fantastyczny, bardzo skromny i znakomity pisarz przede wszystkim. Nie wiem, czy czytałyście jego Ja książki czytałam. wszystkie. Nie czytałam ani jednej jeszcze. Niektóre z nich strasznie przygnębiające, mocna literatura, ale też bardzo takie nostalgiczne. Pierwszego książka, którą wydał, zrobiłbym coś złego, to taka bardzo nostalgiczna podróż do krainy dzieciństwa. Także jeżeli jeszcze nie czytałyście, to ja polecam zacząć raczej od tej pierwszej, a później te cięższe jego książki, bo to naprawdę mroczne To ja rzeczy zaczęłam są. od tej cięższej. No to współczuję, bo to jest naprawdę mocna rzecz. A która to z tych ciężkich, złe czy indygo? Złe. Oj, było bardzo źle. Złe w sensie mroczne, nie złe w Tak, sensie tak. Nie, literackim. w sensie literackim majstersztyk, ale w sensie takim to naprawdę bardzo złe. Tak, mówiłyście też o spotkaniach z autorami. Czy udało wam się spotkać z autorami, zorganizować takie spotkanie, typowo spotkanie autorskie, w którym przyjeżdża autor i mówi po prostu o swojej książce, o swoim dorobku? Były takie sytuacje? No właśnie nie, miałyśmy w planach właśnie zrobić przede wszystkim z Adą Johnson zrobić spotkanie. Później planowałyśmy Darka też właśnie. Nie, przepraszam, kłamałam. Mieliśmy z Krzysztofem Zajasem. Ja wtedy jechałam ponad 4 godziny, żeby się z Krzyśkiem spotkać, ale naprawdę warto było, bo była super atmosfera. Krzysiek w ogóle bardzo fajny człowiek, bardzo sympatyczny. Oprócz tego, że opowiadał nam o swoim pisarstwie, opowiadał nam też o swojej pracy, także naprawdę super. Po tym, co jest publikowane, recenzje, które udostępniają właśnie użytkownicy, członkowie grupy, zaskoczyło mnie, jak bardzo zróżnicowane są gusta, bo taki przekrój gatunków w zasadzie od każdego bieguna, bo jest oczywiście literatura i kobieca, i romansa, ale też i fantastyka, i horror, i kryminał, thrillery w zasadzie. Interesujecie się wszystkim, wszystkie rodzaje literatury, także jeżeli ktoś mógłby się wzdragać lub po prostu mówić, że to nie jest grupa, bo przedstawicielkami czy założycielkami są panie, to tutaj niech porzuci tę błędną drogę myślenia i faktycznie dołączy do grupy, bo jest naprawdę duży przekrój Ja sama gatunkowy. osobiście czytuję, począwszy od właśnie wspomnianych thrillerów, poprzez biografie, podróżnicze książki historyczne, kryminały, komedie, dużo różnych gatunków. Fantasy może niekoniecznie, aczkolwiek jeżeli jest to jakieś lekkie, to bardzo chętnie. Fantastyka raczej na pewno nie. To także rzeczywiście widać po recenzjach, że sięgamy po różne gatunki. No ja dodam tylko, że dzięki tej grupie ja sięgnęłam po inne gatunki literackie, bo ja na przykład wzdragałam się przed niektórymi, tak jak na przykład przed fantastyką, bo są różne rodzaje fantastyki, bo są smoki i tak dalej, jest też taka nowocześniejsza fantastyka. I miałam okazję sięgnąć po taką fantastykę i po taką fantastykę. I ja w tej chwili mogę powiedzieć, że ja jestem wszystko czytająca, oprócz science fiction, to ja jestem już praktycznie wszystko czytająca. Już sięgam po każdy gatunek. Jeśli ktoś coś poleca, to ja idę w tym kierunku i wszystko prawie mi podchodzi. W tym roku po prostu jedna książka, która była naprawdę słaba, a tak to większość, to jest naprawdę, są książki, które naprawdę warto polecać Czy i zamierzacie czytać. wyjść w jakieś inne media? Bo grupa to zrzesza osoby takie na przykład jak ja, podcasterów, też masę vlogerów jest tworzących swoje własne strony, czy to na Facebooku, czy też jakieś blogowe strony. Czy zamierzacie może przenieść
ekskluzywny klub, jako klub, prawda, w jakieś inne medium, czy też, nie wiem, jakieś wideo recenzje nagrywać, czy też po prostu w formie podcastu nawet, co też jest bardzo popularne, czy po prostu też w formie strony, która będzie niejako taką drogą do rozwoju w formacie vloga, dostępną dla szerszego grona odbiorców, dzięki czemu te recenzje nie będą tylko dostępne dla użytkowników Facebooka. To jest tak, że sama moja obecność tutaj świadczy o tym, jak bardzo ta grupa jest elastyczna, że się tak wyrażę. To znaczy, ja nie jestem adminką, jestem zwyczajnym członkiem tej grupy, ale niejako uczestniczę w tej dyskusji, bo tak jak Betty wspominała, każdy głos jest na wagę złota, ona słucha, dziewczyny adminki chętnie słuchają tego, jakie my mamy propozycje, są otwarte. Więc właśnie to jest takie bardzo fajne w tej grupie, że pomimo tego one nie obnoszą się z tym, o, my jesteśmy wielkimi adminkami i nikt inny nie ma nic do powiedzenia. Właśnie to jest fajne, że możemy powiedzieć, co na dany temat myślimy, a one zawsze chętnie tego wysłuchają, możemy podyskutować ewentualnie. Także myślę, że mogę powiedzieć, że jesteście otwarci na wszystkich. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy będzie chciał dołączyć, prawda, do grupy, grupa się nie zamyka. Jeżeli tak jak tutaj nasze panie goszczące w dzisiejszym odcinku naszego podcastu kochacie książki, lubicie książki, jeżeli jest to jedna z najważniejszych, ważnych, bardzo ważnych rzeczy w waszym życiu, to po prostu czujcie się zaproszeni, chyba mogę tak powiedzieć, prawda? Tak. Serdecznie zapraszamy. Ekskluzywne Stowarzyszenie Przyjaciół Książki na Facebooku. Tak, zapraszamy do grupy. Na pewno pod tym odcinkiem pojawią się odpowiednie linki, gdzie będzie można w łatwy sposób dotrzeć do grupy. Natomiast jeszcze taką naszą tradycją jest, kiedy zapraszamy gości, też prosimy ich o podzielenie się swoimi najnowszymi odkryciami książkowymi, aktualnie czytanymi książkami, czy też książkami, które są w ich odczuciu warte rekomendacji lub odradzenia też, żeby nie było. Jeżeli jest jakaś książka, która was ostatnio zbulwersowała bądź była strasznym gniotem, to też możemy o niej tutaj sobie powiedzieć. Więc serdecznie zapraszam. Ja ostatnio zupełnie przez przypadek sięgnęłam po książkę o Marii Skłodowskiej-Curie, napisaną przez Iwonę Kienzler i powiem, że jestem bardzo miło zaskoczona tą książką. Może nawet forma książki nie jest jakaś bardzo powalająca, ale sama osoba Marii Skłodowskiej-Curie jest po prostu niesamowita. Bardzo mi się podobała, bardzo polecam wszystkim, którzy chcą jeszcze czegoś się dowiedzieć o naszej wielkiej uczonej, o naszej noblistce. Jest tam również o jej życiu prywatnym, jak godziła rolę matki i żony z wychowywaniem dzieci i pracę w laboratorium, jakich poświęceń dokonywała dla nauki, jak się poświęcała dla nauki. Także ponieważ Maria Curie Skłodowska żyła na początku XX wieku, to była trochę dziwna sytuacja kobiet wówczas i naprawdę ta kobieta zrobiła dużo dla nas, innych kobiet, abyśmy mogły teraz normalnie, swobodnie żyć sobie. Maria Curie Skłodowska otworzyła furtki uniwersytetów, że tak się wyrażę, dla kobiet. Była pierwszą kobietą, która studiowała na Sorbonie. Ja jestem zafascynowana jej osobą i recenzja jest na naszej grupie właśnie, zachęcam do przeczytania. Dodam jeszcze, że to hasło, które wędrowało po mediach społecznościowych, bądź jak Maria Skłodowska-Curie, nie bądź jak Kim Kardashian, myślę, że to jest bardzo takie trafione hasło. Także polecam książkę Maria Skłodowska-Curie, Złodziejka mężów, Życie i miłości Iwony Kienzler. Tak się nazywa, ale tak naprawdę to tak trochę na wyrost, to prasa okrzyknęła Marię Skłodowską Złodziejką mężów po romansie, który jej się przytrafił. Zresztą była wtedy już wdową, ten romans jej się przytrafił z kolegą, z którym pracowała w laboratorium, nieco młodszym od niej. I stąd może właśnie ten tytuł Złodziejka mężów. Trochę taki mylący moim zdaniem, ale generalnie książkę oceniam wysoko, dam jej 8 gwiazdek na 10. Także polecam.
Ja powiem o książce, którą niedawno przeczytałam. Mogłabym powiedzieć o wielu, ale akurat wybrałam tą. Można wielu, proszę bardzo. O ile starczy czasu. Nie, powiem o tej, bo jest to książka, która tąpnęła mną, wzruszyła, upłakałam się przy tej książce. Jest to debiut w ogóle Bartłomia Bartoszyńskiego. Na Bartka trafiłam na innej grupie, bo akurat sprzedawał swoją książkę i mówię, debiut, trzeba mu dać szansę. Napisałam do niego, zamówiłam książkę. Książka przyszła, od razu sięgnęłam, tytuł książki Szukając siebie. Jako debiut, i to było tak, czytam, czytam, wie kurczę, no tu troszkę nie za bardzo, tu troszkę nie za bardzo, ale powiem wam, że jak już wciągnęłam się w całą akcję tej książki, tyle co ja się upłakałam na tej książce, to te minusy, które tam wyhaczyłam, to gdzieś po prostu odpłynęły i też wysoko oceniłam tą książkę, bo facet, który pisze tak o emocjach, to jest coś niesamowitego. I ja czekam już na kolejną część Bartka książki. I jeśli on napisze drugą część, bo w tej chwili podniósł sobie naprawdę wysoko poprzeczkę, i jeśli ta druga część będzie taka jak ta, albo jeszcze lepsza, to ja po prostu życzę mu sukcesu i żeby pisał dalej tak jak pisze, bo naprawdę ja jestem jego książką zachwycona. Fakt, że czytałam też opinie później na Lubimy Czytać, że to książka tak jakby ktoś z podstawówki pisał i tak dalej. Ale ja jestem zdania, ilu czytelników, tyle opinii. Wiadomo, że nikt się nie ma takiej chyba książki, gdzie wszyscy się nią tylko zachwycają. Zawsze się trafią plusy i minusy, ale ja osobiście tą książką jestem zachwycona i polecam. I właśnie oprócz tego jest jeszcze u nas na Booktu, także zapraszam, jeśli ktoś ma ochotę jeszcze dołączyć. Tytuł książki jest Szukając samego siebie, tak? Tak? Czy Bartosz odnalazł siebie? Tak, ale miał bardzo pod górkę. To jest biografia, tak? Czy to jest beletrystyka Nie, nie, jakaś? nie, to jest literatura obyczajowa. Ja wam przeczytam opis z Lubimy Czytać. Jeden moment wystarczył, aby cały świat Aleksa rozpadł się na milion kawałków. Muzyka nagle ucichła i nastała głucha cisza, a w progu wejścia do domu stanął Adam, spoglądając na miejsce, w które obecnie wszyscy kierowali swój wzrok. To miała być jedna z najpiękniejszych nocy w jego życiu, jednak szybko zamieniła się w największy koszmar. Teraz Aleks ma jedno marzenie: cofnąć czas do tamtego wieczoru i zapobiec katastrofie, która całkowicie zmieniła jego życie. Niektóre rzeczy były przewidywalne w tej książce, potem już co czytałam, to mówię, aha, mówię, pewnie tak się wydarzy, a tu pewnie tak się wydarzy. Ale to, co później Bartek tam jeszcze nawykręcał, to po prostu takiego czegoś się nie spodziewałam. Ja skończyłam czytać książkę, zamknęłam ją, siedziałam i po prostu łzy mi płynęły po policzkach. Możecie mi wierzyć albo nie, ale łzy mi płynęły po policzkach. I siedziałam tak bite chyba z 10 minut i dalej tą książkę tam przewijałam w głowie i przeżywałam te wszystkie No cóż, emocje. to warto sprawdzić w takim razie. No. Dziękuję za rekomendację. Dziękuję też za dołączenie dzisiaj, za odpowiedzenie na moje zaproszenie. Już od dawna się do tego przymierzaliśmy. Wreszcie się udało troszeczkę tutaj nam znaleźć czasu, żeby się połączyć. Ja oczywiście zapraszam ponownie, prawda, do naszego podcastu. Może po prostu tę formę, która nas tutaj ogranicza teraz z powodu epidemii, będziemy mogli jakoś urzeczywistnić, prawda, na antenie podcastu i sobie porozmawiać o książkach. Nie jest to samo, co spotkać się w gronie, prawda, przyjaciół, tak jak wyście to robiły wcześniej, no ale zawsze jakaś namiastka. Także ja serdecznie zapraszam, jeżeli tylko znajdziecie czas, to zapraszam do udziału w naszych odcinkach. Zapraszam też oczywiście wszystkich chcących dołączyć do grupy. Jeszcze raz, grupa jest, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, prywatna, ale otwarta, jeżeli tylko klikniecie na link i przejdziecie weryfikację, pani moderatorek, to oczywiście chętnie zapraszamy do grupy. Na grupie, tak jak wspomniałem wcześniej, znajdziecie i autorów wypowiadających się, i autorów publikujących swoje najświeższe informacje o tworzonych przez siebie książkach, vlogerów również, blogerów, też podcasterów, no i oczywiście członkinie i członkowie ekskluzywnego Stowarzyszenia Przyjaciół Książek też się dzielą swoimi opiniami i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, są to unikatowe opinie, których nie znajdziecie na Lubimy Czytać. Bardzo szerokie spektrum zainteresowań, bardzo szerokie spektrum literatury i opinii o tych książkach, które możecie tam znaleźć.
Czy jest coś jeszcze, co chciałybyście dodać na koniec do naszych słuchaczy? Chciałyśmy przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie i na pewno skorzystamy w przyszłości. Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję za zaproszenie. Powiem, że było to dla mnie miła niespodzianka. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym podcaście i z przyjemnością, jeśli jest taka możliwość, z przyjemnością dołączę i podzielę się moimi opiniami na temat przeczytanych książek. W tej chwili słucham audiobooka Mitologia Słowiańska i bardzo, bardzo ciekawie się słucha, także później mogę wam z chęcią o tym opowiedzieć. Też właśnie widziałem tę książkę i też miałem ją na celowniku od dłuższego czasu, oczywiście też gdzieś tam na mojej liście jest, więc może kiedy wszyscy przeczytamy lub wysłuchamy tej książki, to spotkamy się ponownie przy mikrofonie. Miłą chęcią. Ja jeszcze raz serdecznie wam dziękuję. Oczywiście jeszcze raz ponawiam zaproszenie do ekskluzywnego Stowarzyszenia Przyjaciół Książek. Dziękuję oczywiście słuchaczom Readers Initiative i słuchaczom Radia Islanders. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Dziękujemy. There's so many books to choose. Get on board, you just can't lose. Books expand your mind, it's true. Reading books is good for you. I love reading. Gonna say hi to the dictionary. Picking out a book, check it in, check it out.